Miki, złość, duże rozczarowanie to są chyba najbardziej delikatne słowa, którymi możemy opisać to, co obecnie czujemy, no bo duży niedosyt i duży gniew jest chyba po takim meczu. No strasznie, no po pierwszej połowie myśleliśmy, że wszyscy chyba widzieli, że dobrze graliśmy pierwszą połowę, druga połowa w ogóle co innego, zagraliśmy no słabą bardzo drugą połowę, chociaż mieliśmy też swoje jakieś tam 2-3 sytuacje, gdzie mogliśmy strzelić bramkę, no i końcówka, która się nie powinna wydarzyć też. Nie wiem, czy... Znaczy, tak na gorąco to mogę powiedzieć, że mogę nie wyskakiwać do Araka, który wyprzedził, głową zagrał, albo mogę chociaż ja faulować, no i później już kolejne błędy. Najbardziej szkoda, że tracimy bramkę tak naprawdę po tej naszej najmocniejszej stronie, bo stałe fragmenty gry to jest coś, co nam wychodzi w tym sezonie. Na dziś no, tracimy po tym bramkę i przegrywamy mecz. No tak, to była kontynuacja z tego fragmentu gry. No, Marcel rzucił piłkę. Później była odbita, Kikol trenował dalej na Tecława, no, zbita piłka, no i wszyscy też widzieli. Trener Górak na konferencji mówił, że zawodnicy GKS-u Katowice byli bardzo pewni siebie w drugiej połowie i my też chyba powinniśmy być pewni siebie, bo kiedy zdobywa się bramkę do szatni, to ta pewność siebie powinna być większa. Tak jak wspomniałeś, wyszliśmy na drugą połowę i wyglądaliśmy zdecydowanie gorzej. Jesteś w stanie to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? No, chcieliśmy na pewno kontynuować to, co w pierwszej połowie, bo nam bardzo dobrze wychodziło, że po przechwycie szybką kontrę zrobić. No, kilka razy się udało i tak jak wcześniej też powiedziałem, że brakowało tego ostatniego podania. No, chcieliśmy to zagrać w drugiej połowie, niestety się nie udało. Miki, przegrywamy bardzo ważny mecz, ale przed nami jeszcze co najmniej dwa spotkania. Mocno w to wierzymy, no i być może będzie jeszcze okazja, żeby z GKS-ą się spotkać i zrewanżować. No wiadomo, dzisiaj jest duży żal po tym meczu, no bo mieliśmy szansę przeskoczyć GKS Katowice. Nie udało się. Chcielibyśmy też przeprosić kibiców, bo naprawdę była fajna atmosfera na stadionie. No mam nadzieję, że kolejne mecze odbijemy się i zdobędziemy 6 punktów.